To jest kwadrans na angielski, lekcja dziewiętnasta. Good morning, guys. I'm Simon Marciniak and I'm your teacher. Słuchacie kwadransu na angielski podcastu, który uczy osoby z całej Polski mówić po angielsku. W zeszłym tygodniu poznaliśmy nazwy miejsc w mieście i proste wskazówki, jak do tych miejsc dojść. Dziś postaramy się ten temat bardziej rozwinąć, więc jeżeli pominęliście lekcję 18, to może warto będzie do niej wrócić. Ok, I think I'm ready. And you, Aniu? I'm ready too. Let's begin. Let's learn English with kwadrans na angielski. Zanim zaczniemy główny temat dzisiejszej lekcji, chciałbym powiedzieć jeszcze kilka zdań o pisowni w języku angielskim. Otóż pisownia brytyjska i amerykańska będzie się nieco różniła. Różnice te nie są drastyczne i możecie obrać jedną z nich i będziecie zrozumieni po obydwu stronach Atlantyku. Ja często w notatkach umieszczam pisownie właśnie Amerykańską, tak jak zaznaczałem wcześniej, ona jest mi nieco bliższa. Pytanie jest, czy musicie się uczyć teraz pisać, no bo podcast jest formą audio. Aniu, czy myślisz, że pisownia jest potrzebna? Myślę, że w dzisiejszych czasach jest potrzebna. Myślę, że warto się jej uczyć, natomiast nie należy się na niej zbytnio Skupić. skupiać, tak, fiksować. Przyjmijmy jednak, że chcemy się komunikować w języku angielskim. Dlatego obrałem audio jako formę tych lekcji, żeby zachęcić Was do powtarzania, do mówienia, a niekoniecznie do pisania. Także tak też naturalnie uczymy się języka. Dzieci najpierw mówią, mówią najpierw w sumie słyszą, tak, potem powtarzają. powtarzają, mówią, a dopiero przedszkole, szkoła uczy pisowni. Natomiast warto jest sobie zapisywać, ponieważ pomaga to nam zapamiętać, Dane wyrażenia. Jeżeli dane wyrażenie usłyszymy, powtórzymy, zapiszemy, to już zetknęliśmy się z nim trzykrotnie. Zgodzisz się ze mną, Maniu? Jak najbardziej. To, co jest ciekawe i na co się natknąłem całkiem niedawno, to to, że brytyjska albo inaczej angielska, bo to amerykańska też pisownia jest tak skomplikowana, że dzieci w Wielkiej Brytanii na początku podstawówki często mają wielkie z nią problemy, i jako efekt mają niskie wyniki w, w testach różnych edukacyjnych. Czy kojarzysz, Aniu, może jaki kraj ma bardzo dobre wyniki na sprawdzenie poziomu edukacji? Wiesz co, nie mam pojęcia. Otóż często jest to Finlandia. O. Nie wiem, czy słyszałaś może. Często Finlandia jest podawana jako wzór szkolnictwa. I oczywiście pisownia to nie jest główny, a pewnie powód, dla którego są tak wysoko, ale w języku fińskim dokładnie się pisze tak, jak się Czyta, czy tak jak się mówi? Język polski jest chyba też zbliżony. Piszemy podobnie jak mówimy, w sensie, że łatwo jest przeczytać to, co widzimy? Myślę, że tak, ale jest kilka wiesz, wyjątków, na przykład rzet. U. Zgadza się, że jest kilka wyjątków, ale na pewno jesteśmy bliżsi tego spektrum tak. przełożenia jeden na jeden niż język angielski. Także nie fiksujcie się za bardzo na pisowni, chyba że jest wam to potrzebne. Planujecie pisać maile, na przykład, i listy, albo komentarze na Facebooka, to wtedy warto nie robić literówek. Natomiast najważniejsze będzie powtarzanie, mówienie, a i w tę stronę idziemy. Wracając do głównego tematu, dodamy sobie dzisiaj kilka nowych lokacji w naszym miasteczku. Pierwsze z nich to będzie shopping center Shopping center Shopping center Shopping center Good. Shopping czyli? Oczywiście zakupy. Oczywiście że zakupy. Co czyli shopping center to będzie? Centrum handlowe. Centrum handlowe. I tak jak w poprzedniej lekcji mieliśmy wyraz rynek, czyli Market. Market, tak. To musimy pamiętać, że shopping center to będzie właśnie centrum handlowe, a nie Market. Market to był tylko i wyłącznie rynek, ryneczek. Amerykanie na shopping center powiedzą mall. 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 Tak jest, mall. Także możecie wybrać albo shopping center, wyraz łatwy do zapamiętania, albo mall. To jakbyś powiedziała, Aniu, gdzie jest centrum handlowe? Where is the shopping center? Good, bravo. Where is the shopping center? Tak jest. Pytamy z the, bo pytamy o konkretne, najbliższe nam e, centrum handlowe. Let's continue. Dalszy wyraz. Bar. 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 Wymowa może brzmi dziwnie, jak zobaczycie na karce, to będzie jasne, że to jest. Bar. Bar. Drugi wyraz. Pub. 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 Czyli. Czyli po polsku bar. Tak, po polsku bar. I będziemy stosowali je pewnie zamiennie. Czasem coś będzie bar, a czasem to będzie pub. Next. Hospital. 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 Hospital is... Szpital. Where doctors work. Gdzie pracują lekarze. And nurses. Czyli hospital. Ważny wyraz na wakacjach. Obyście tam nie lądowali. Kolejny wyraz. Cafe. 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 Kaffee. Ok, i co to będzie kafej? Kawiarnia. Mhm. Mm jest to wyraz, który bardzo podobny jest do wyrazu coffee. 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 Coffee, czyli. Kawa. Kawa. Natomiast pamiętajmy, że kawiarnia to właśnie nie będzie coffee, tylko pisane bardziej z języka francuskiego, cafe. Cafe. Czyli Kafej? Coffee. Coffee. Mm -hmm. Inna wymowa, inna pisownia. Ok. Next place. Kolejne miejsce. Chemists. Chemist. Chemists. Chemists. Chemists, trochę jak chemik, to jest brytyjski wyraz, będzie on oznaczał aptekę. Aptekę. Chemists. Mm -hmm. Amerykanie na to samo miejsce powiedzą pharmacy. 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 I znowuż, jeżeli powiecie na wyspach Pharmacy, to zostaniecie zrozumieni i skierują was do apteki. No i Pharmacy moim zdaniem dużo łatwiej zapamiętać. Kojarzy się z farmacją. Alright, next. Trochę czasu na rozrywkę. The cinema. The cinema. The cinema. The cinema, The cinema. The cinema to będzie kino. Kino, tak. I The Cinema częściej usłyszymy znowuż na Wyspach Brytyjskich. The Cinema. W Stanach usłyszymy za to The theater. The Theatre. Good. The Theatre. The Theatre. Well done. Theater, czyli teatr, ale będzie też właśnie oznaczał kino. W Stanach często na kino powie się The Theatre. Zostały nam dwa ważne miejsca. Pierwsze z nich to. Train station. Train station. Train station. Train station. Aha, spróbuj bardziej przez czy na początku. Okay. Train station. Train. 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 Good. Train station. Train station. Mhm. Mm I co to będzie? Dworzec kolejowy. Tak, station, jak stacja, train, pociąg, dworzec kolejowy. No i bus station bus station czyli dworzec autobusowy jeszcze raz bus station bus station beautiful ostatni wyraz to będzie atm 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 i jest to literowanie jest to akronim e, aniu co to za literki a atm atm tak jest alternatywnym wyrazem to będzie i to rozjaśni znaczenie cash machine Cash machine. Cash machine. Cash machine. I co to będzie, Aniu? Bankomat. To jest po polsku bankomat, tak. I teraz, pomimo tego, że cash machine jest wyrazem brytyjskim, a ATM amerykańskim, coraz częściej będziemy widywać ATM też na wyspach. Jest krótsze. Nikt nie lubi długich wyrazów. Użyjmy teraz tych nowych wyrażeń z nową frazą. Is there a near here? 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 Good. Near już nam się pojawiło w poprzedniej lekcji i oznaczało? Blisko. Blisko. Czyli near here, blisko tego punktu, a blisko tutaj. Is there a, to będzie początek tego pytania, czyli czy jest. Is there a, wstawiamy wyraz, uh, miejsce, którego szukamy, near here. For example, is there a shopping center near here? Repeat, please. OK, is there a shopping center near here? Is there a shopping center near here? Is there a shopping center near here? Aha, czyli zapytaliśmy. Czy jest gdzieś w pobliżu centrum handlowe? Excellent. Is there a shopping center near here? Is there a pub near here? Is there a pub near here? Is there a hospital near here? Is there a hospital near here? Is there a cafe near here? Is uh, is there a cafe near here? Is there a pharmacy near here? Is there a pharmacy near here? Is there a cinema near here? Is there a cinema near here? Is there a train station near here? Is there a train station near here? And finally, in a koniec, is there an ATM near here? Is there a, uh, is there an ATM near here? Excellent. Aniu, co się zmieniło w tym ostatnim pytaniu? Uh, zamiast e mamy n. Tak jest ATM zaczyna się od samogłoski także zapytamy is there an atm near here pięknie sobie Ania poradziła i mam nadzieję wy również teraz dlaczego Aniu nie używamy w tym pytaniu w jak dotychczas przy wielu z tych wyrazach ponieważ nie pytamy o konkretną Konkretne miejsce, tylko o jakieś, które na przykład jest tutaj w tym przypadku najbliższe. Dokładnie tak. Także nie zależy nam na przykład na, nie wiem, bankomacie konkretnego banku. Wtedy byśmy musieli użyć the, um, ale na dowolnym bankomacie NATM, czy na dowolnym, najbliższym e pubie E-Pub. Dodamy jeszcze sobie cztery wyrażenia, które pomogą nam opisać nasze miasteczko, bądź inaczej umiejscowienie rzeczy w tym miasteczku. Pierwszy z tych wyrażeń to opposite. 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 Good. Opposite będzie oznaczało naprzeciwko, na przeciwległych stronach ulicy na przykład. Opposite. Kolejne to będzie next to. Next to. Next to. Next to. Ja często używam next w naszych odcinkach. Co to oznacza, Aniu? Następny. Następny. A next to? Obok. Obok zgadza się. Znajdujący się obok next to następne wyrażenie, czyli next in front of. In front of. In front of. In front of. In front of będzie oznaczało z przodu, przed czymś. Jeden budynek znajduje się przed drugim. I jeżeli mamy z przodu, to dodamy też sobie wyraz behind. 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 Czyli za, z tyłu, schowany. OK, Więc mamy opposite. Opposite. Next to. Next to. In front of. In front of. Behind. Behind. No, to czas na drobne tłumaczenie. Jak powiecie, i Aniu, jak ty powiesz centrum handlowe jest naprzeciwko baru? Okay, so the mall is uh, in the opposite. Oh my god! It's hard. Trudne zadanie. Uh, samo opposite. to okay. The mall about the shopping center. The shopping center is mm -hmm. opposite pub. Okay, the shopping center is opposite the pub. Mm -hmm. I tu już będziemy mieli i the, i the w odpowiedzi. Czyli The Shopping Center is Opposite The Bar. No bo naprzeciwko konkretnego jednego baru. No Okej? Okay. A jak sobie poradzisz z tym zdaniem? Apteka jest daleko od rynku. The pharmacy is far from uh, the market. Great. The pharmacy is far from the market. Bravo. Basen jest naprzeciwko informacji turystycznej. Uh, the, um, the swimming pool is opposite the tourist information office. Bravo, yes, the tourist information office. The swimming pool is opposite the tourist information office. Good. Kino jest za dworcem kolejowym. The theater. Is behind the train station. Nice. The cinema or the theater is behind the train station. No, to jeszcze jedno zdanie. Restauracja jest przed szpitalem. The restaurant is in front of hospital. Mm -hmm. The hospital. The hospital, yes. The, the restaurant is in front of the hospital. Na koniec mamy krótki dialog o, z pytaniem o drogę. Zobaczmy, e, jak Wam pójdzie zrozumienie. Ja zacznę. Excuse me, is there a pharmacy near here? Yes, there is. Go straight for 100 meters and turn left into Grove Street. The pharmacy is next to the tourist information center. Okay, so go straight for 100 meters. And turn left into... Grove Street. Grove Street. OK. Thank you. Tutaj pojawiło nam się wyrażenie turn into. Turn into, a więc skręć w. I potem podajemy daną ulicę. Street to będzie określenie właśnie... Ulice. Ulice, czyli na przykład ulica Mickiewicza to będzie... Mickiewicz Street. Yes, Mickiewicz Street, czyli turn into Mickiewicz Street. Good job. Ok. Mam nadzieję, że wszystko udało Wam się zrozumieć i traficie do gdzie w zasadzie chciałem dojść. Where I wanted to go? Mm, do apteki. Tak jest, do apteki. All right. That's all for today. I to wszystko na dzisiaj. Myślę, że już całkiem sprawnie potraficie zapytać o drogę i nazwać kilka ważnych miejsc w mieście. I nie możecie już się zgubić na wakacjach w mieście, bo będzie nam przykro. Mam też nadzieję, że będziecie w stanie podać w prostych słowach drogę obcokrajowcom, którzy poproszą Was o pomoc w Waszych miastach. Za tydzień w czwartek wypada 1 listopada. I z tej okazji nagramy odcinek specjalny, ale nie zdradzę Wam jeszcze tematu. Natomiast za dwa tygodnie będzie nam przydatne pytanie Is there a cafe near here? Bo idziemy do kawiarni na Małą Czarną. Thank you for listening and learning with us. See you next week. Bye! Bye.